Po wygranej Sokoła w Międzychodzie rywalizacja przeniosła się do Inowrocławia, gdzie gospodarze mogli przywrócić nadzieję na awans do Suzuki pierwszej ligi. KSK Ciech bardzo długo trzymał się blisko Sokoła i mecz był na styku. Pierwsze trzy kwarty to walka kosz za kosz, punkt za punkt i żadna z drużyn nie była w stanie odskoczyć na więcej niż kilka punktów, ale to jednak goście minimalnie prowadzili przez łącznie 30 minut spotkania. Emocje w hali w Inowrocławiu były niemal na pełnym dystansie. Niemal, bo w końcówce meczu Sokół włączył piąty bieg i od stanu 68-68 zaczął odskakiwać rywalowi. Ta ucieczka nie została już powstrzymana i MKS Sokół Marbo Międzychód wygrał 92-81, co dało mu awans do Suzuki pierwszej ligi, gdzie wraz z Eneą Basketnym Poznań będzie reprezentować Wielkopolskę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Damian Szymczak, zdobywca 31 punktów, autor 6 celnych trójek, ale także koszykarze z double-double na koncie. Mikołaj Smarzy rzucił 20 punktów i zebrał 12 piłek, a Mariusz Małachowski zaserwował zestaw 17 punktów i 11 zbiórek. Już we wtorek zapraszamy na retransmisję spotkania rewanżowego z Inowrocławia. Premiera meczu, który dał awans Sokołowi do Suzuki pierwszej ligi o 20:10. To będzie koszykarski wieczór na antenie Fan Club TV, bo o 18:10 przypomnimy także pierwsze spotkanie z Międzychodu. Serdecznie zapraszamy przed telewizory wszystkich kibiców, nie tylko tych koszykarskich, bo emocji w tej serii nie brakowało.